No dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 26 kwietnia 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny moment, na ten konkretny czas. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Trójka Pentakli. Bardzo fajnie, kochani. Trójka Pentakli jest kartą współpracy, budowania solidnych fundamentów jest kartą mówiącą o tym, że tworzymy coś nowego, że jesteśmy otwarci na innych. Tutaj rodzą się przyjaźnie, tutaj się rodzą fajne teamy, tu się rodzi dobra, korzystna współpraca. Także. Fajny dzień, fajny dzień, żeby coś skończyć, fajny dzień, żeby coś zacząć, ale fajny dzień przede wszystkim, żeby poprosić o pomoc albo e, udzielić komuś wsparcia, jeżeli tego potrzebuje. E, moi drodzy, Trójka Pentakli jest kartą budowania nowych fundamentów, kartą budowania solidnych fundamentów, więc dla części z was, czy to jest faktycznie jakiś nowy projekt, nowa przyjaźń, nowy związek, nowa relacja, e, czy jakieś nowe przedsięwzięcie, czy to jest kochani coś, co już kontynuuje, kontynuujecie, jest to stabilne. Tu jest bardzo fajny, Potencjał właśnie na stabilne coś, co jeżeli faktycznie będziemy dalej wkładać w to odpowiednią energię, będziemy wymieniać tą energię, energię z innymi, to przyniesie to nam kiedyś naprawdę bardzo słodkie ym, owoce, tak? Owoce, owoce, można powiedzieć słodkie, słodkie, słodkie i korzystne dla nas. Trójka pentakli, kochani, jest dla mnie też kartą właśnie takiego, takiej otwartości na innych. Szczególnie otwartości na jakieś inne troszeczkę podejście innych, bo przy Trójce Pentakli bardzo często jest tak, że każdy ma swój sposób myślenia, każdy ma swój sposób działania, każdy ma swoją opinię na dany temat. Widzicie, no tutaj też mamy, jakby nie patrzeć, dziecko, dorosłego osobę i w ogóle pszczołę, czyli całkowicie inne, inne stworzenie, można powiedzieć, niż, niż człowiek. Więc. Każdy z nich ma inne spojrzenie na świat. Każdy z nich ma inne spojrzenie na pewne rzeczy, ale pięknie ze sobą współpracują, tworzą piękny krąg życia. Wymieniają się tym, co mają najlepsze i uczą się od drugiego, jak um, coś poprawić, jak zrobić coś lepiej. Także tutaj właśnie też o to chodzi przy Trójce Pentakli. Warto jest słuchać innych, otworzyć się na słuchanie innych i otworzyć się na przyjęcie ich mądrości. Warto też dzielić się swoją mądrością. Tutaj, kochani, właśnie o to chodzi, że współpraca tkwi w tym, że nie jesteśmy tacy sami, że potrafimy się wymienić energią, że potrafimy się wymienić pewnymi informacjami, spostrzeżeniami, pomysłami i to jest piękne i to tworzy naprawdę tą magię w naszym życiu. Więc dzisiaj ta współpraca, ta wymiana energetyczna z innymi będzie naprawdę bardzo fajna. Wszelkiego rodzaju przyjaźnie będą dziś na piedestale, będą dziś ważne. Możecie otrzymać jakieś zaproszenie od znajomych, możecie sami zaprosić przyjaciela, przyjaciółkę na kawę, na spotkanie, z którym dawno nie rozmawialiście. Możecie jej wymyśleć coś jakiegoś wspólnego, Jakieś wspólne przedsięwzięcie i coś tutaj zacząć budować od jakiegoś naprawdę czegoś takiego solidnego, typu współpraca. Po, nie wiem, wspólny wyjazd, na przykład na wakacje, tak? Więc tutaj szerokie horyzonty są, ale na pewno dobrze się będziecie też przy tym bawić. Będzie dużo uśmiechu, dużo zabawy i dużo na pewno pięknej, pięknej radości. Tutaj, kochani, też jest taka informacja, że jeżeli jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, potrzebujecie jakiejś wskazówki, to wasi przyjaciele, wasi znajomi, osoby z waszego towarzystwa wam w tym pomogą. Ale też kochani, jeżeli potrzebujecie porady jakiegoś specjalisty, śmiało kochani dzisiaj zróbcie ten krok, wybierzcie kogoś, zadzwońcie, umówcie się na wizytę, bo ta osoba na pewno będzie rozwiązaniem na wasze problemy i wskaże wam właściwą drogę, wskaże wam właściwe rozwiązanie. Więc ta współpraca będzie bardzo korzystna. Także kochani, fajna karta. Trójka pentakli, jeśli chodzi o pracę i finanse, no to tutaj też przede wszystkim współpraca, współpraca z innymi przy tworzeniu projektów. Właśnie ta wymiana energetyczna, o której wspomniałam, dla osób, które rozwijają własną działalność, wygląda na to, że ta działalność faktycznie jest tutaj budowana na stabilnych fundamentach, więc, kochani, kontynuujcie, działajcie tak dalej, bo świetnie Wam to idzie. Dzisiaj możecie zobaczyć jakieś pierwsze owoce, możecie chcieć świętować jakieś pierwsze drobne mm, sukcesy, że tak powiem, w związku właśnie z budowaniem tej firmy albo, albo budowaniem jakiejś współpracy. Kochani, dla części z Was mogą dzisiaj powstać jakieś świeże tematy, świeże pomysły, które fajnie przygotujecie pod przyszły tydzień, jak to rozwinąć, jak zacząć jakiś projekt, jak wprowadzić w coś życie. Ale tutaj też jest kwestia takiej trochę burzy mózgów. Tu jest kwestia że tak powiem spotkanie się z drugą osobą ze współpracownikami, ze specjalistami i e, nawiązanie jakiejś współpracy, która będzie początkiem budowania jakiegoś fajnego projektu w waszym życiu. Dla osób, które szukają pracy dzisiaj też macie szansę kochani znaleźć coś ciekawego. E, będzie to praca w większym zespole, więc tutaj na to się przygotujcie, ale będziecie współpracować z osobami naprawdę kompatybilnymi, z osobami, z którymi będziecie się dobrze bawić i z którymi będzie wam się dobrze współpracowało. Więc tutaj fajna okazja na Horyzoncie. Moi drodzy, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, tutaj też bardzo dobrze. Takie relacje, bym powiedziała, bardzo przyjacielskie między wami a partnerem, partnerką, między bliskimi, między. Dziećmi, a wami, albo rodzicami, tak, czy kimkolwiek innym. Relacje w bardzo przyjacielski sposób dzisiaj będą okazywane, okażecie dużo wsparcia innym, sami otrzymacie dużo wsparcia. Jeżeli macie coś do zrobienia, poproście przyjaciół, poproście znajomych, poproście rodzinę, poproście partnera, partnerkę, a razem załatwicie coś szybciej, sprawniej, konkretniej, z lepszym efektem, i jeszcze wieczorem będziecie mogli pójść na drinka, albo zjeść wspólną kolację, albo gdzieś się pójść zabawić, czy kolwiek innego. Więc ym, tutaj dzisiaj współpraca jest kluczem do sukcesu, moi drodzy. Jeżeli chodzi o moich singli, no wy też dzisiaj macie szansę coś tutaj rozwinąć, ale to nie będzie grom z jasnego nieba. Do części z Was może Wasz przyjaciel, znajomy wyznać Wam, że jest Wami mocniej zainteresowany i zaprosi Was na kawę, na herbatę albo na jakąkolwiek inną randkę. No i że tak powiem, warto z tego skorzystać, bo wiecie, nie zawsze jest tutaj grom z jesnego nieba, nie zawsze jest ta, ten, 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 motyle w brzuchu od pierwszego momentu, tak? Czasami coś się rozwija pomału, i tutaj, kochani, jest właśnie tak. Taki potencjał na dzisiaj, żeby coś się rozwinęło pomału. Do części z Was możecie poznać kogoś poprzez znajomych, na jakimś spotkaniu, na jakiejś imprezie, na jakimś wydarzeniu, i w ten sposób, kochani, będziecie mieli okazję do wprowadzenia nowej osoby w swoje życie. I tak jak mówię, tu też nie będzie gromów z jasnego nieba, ale myślę, że jest to relacja warta zainwestowania i warta przyjrzenia się, kochani, warta przyjrzenia się, bo to może być. Coś ciekawego na przyszłość, a na pewno będziecie mieli szansę poznać fajnego przyjaciela. Ale myślę, kochani, że jak najbardziej tutaj jest potencjał, żeby coś się fajnego rozwinęło. Więc widzicie, dobry koniec tygodnia, bym powiedziała, z tym piątkiem dzisiejszym czyli dzień upłynie nam miło, przyjemnie, z uśmiechem właśnie w tej fajnej współpracy, takiej kompatybilności z innymi, otwartości na innych. Więc. Dobre, dobra karta, że tak powiem. Pokażę Wam oczywiście jeszcze, co jest tradycyjne na spodzie. Patrzcie, mamy dwie skrajnie różne osoby. Nie dość, że mężczyzna, kobieta, energia męska i żeńska, to jeszcze energia ziemi i energia powietrza. No, no, skrajność, prawda? Ziemia, powietrze. Z jednej strony osoba, która myśli logicznie, analitycznie, która pilnuje swoich granic, która jest raczej chłodna na pozór, która mówi, co myśli, która jest bardzo taka w rozumie zamknięta, że tak powiem. A druga osoba, typowo ziemska, ciepła, przyjemna, e, otwarta na innych, e, bardzo taka uziemiona, e, kierująca się pewnymi zasadami, materią, e, bezpieczeństwem, e, ale też, kochani, potrzebami innych. No, czyli dwie skrajne osoby, a jednak patrzcie, jak pięknie ze sobą współpracują. Dziewiątka kielichów dobrze się ze sobą bawią, e, mają ze sobą dużo wspólnych rzeczy, tu jest dużo wolności, dużo radości między nimi, także mimo swoich różnic akceptują siebie nawzajem i, kochani, potrafią właśnie stworzyć coś pięknego. Także dzisiaj te różnice nie będą dla nas problemem, wręcz przeciwnie, kochani, mogą być dla nas zbawienne, mogą być dla nas zbawienne i mogą być e, pięknym potencjałem na przyszłość. Super. Wszystkiego dobrego, kochani, życzę Wam pięknego dnia. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa! pa.